dobry. Tomasz Parol, www.mandat.pl. Jeszcze nie nagrywałem bloga na tak poważny temat leżąc, ale morze jest zburzone, jest tak ładnie, że postanowiłem spróbować, a nuż się uda. A nuż to przykołuje uwagę, bo temat jest ważny i w dużej mierze wakacyjny. Teraz jadąc na wakacje, bardzo często jesteśmy zagrożeni utratą, zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. Dzieje się tak dlatego, że istnieje przepis administracyjny, według którego policjant może, a powinien nawet, zatrzymać prawo jazdy na 3 miesiące, jeżeli przekroczymy prędkość o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Każdy obszar zabudowany w Polsce, jeżeli nie ma innego znaku, ma ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Ale trzeba uważać, bo w obszarze zabudowanym mogą być znaki bardziej ograniczające prędkość, czyli do 40, do 30, ale też oczywiście, tak jak się to często dzieje w dużych miastach, mogą być to na dwupasmowych drogach, mogą być to znaki ograniczające prędkość, podwyższające to ograniczenie na przykład do 60 albo do 80 km na godzinę. Sytuacje są dwie. No, ja już w poprzednim blogu, zapraszam serdecznie, wyjaśniałem, dlaczego kierowcy nie powinni być karani za przekroczenie prędkości. Przekroczenie prędkości jest to czynnik, który stosunkowo łatwo można zarzucić komuś, ale jest to czynnik, który jest na dalekiej pozycji, jeżeli chodzi o przyczynę wypadku. Przekroczenie prędkości nie ma dużego znaczenia, jeżeli chodzi o wypadki. Oczywiście ma znaczenie w sytuacji, kiedy do wypadku już samego dochodzi. Tak jak znaczenie ma masa pojazdu, tak jak znaczenie ma stan naszych hamulców, tak jak znaczenie ma stan nawierzchni, tak jak znaczenie ma stan naszych umiejętności. Te wszystkie elementy są ważne, ale nie są to przyczyny wypadków. Przyczyna wypadków jest nieuwaga, nieostrożność, brak umiejętności, źle utrzymana droga, zła nawierzchnia, roboty drogowe, jakieś zdarzenia nagłe, złe oznakowanie, czyli to, które powoduje rozkojarzenie, a w sytuacji autostrad ekrany mogą być, które powodują, że przesypiamy, wpadamy w stan marazmu. Przyczyną wypadku jest nieodpowiednie, niewłaściwe zachowanie pieszych czy innego uczestnika drogi. Przyczyną wypadków jest przestanie zwracania uwagi na drogę, a bardziej na przykład na prędkościową. Jest rozmawianie przez komórkę, kiedy się trzymamy ją w ręku, poświęcamy więcej tej rozmowie niż kontrolowaniu tego, co się dzieje. Jeżeli się rozglądamy bardziej na boki, żeby znaleźć odpowiedni kierunkowskaz, znak, niż śledzimy drogę, jest to też przyczyna wypadku. Ale rzadko kiedy do przyczyn wypadku należy prędkość. Oczywiście niedostosowanie prędkości do warunków jazdy też może być przyczyną wypadku, ale to nie wynika ze znaku. To wynika z warunków jazdy, z tego, co się dzieje na drodze. Nie jedźmy zderzak w zderzak, bo wtedy nam nawet prędkość 50 km na godzinę nie jest, czy 40 km nie jest prędkością za mało. Jeżeli zachowujemy odległość, powinniśmy mieć prawo przemieszczać się szybciej. Niemniej policjanci uparli się i korzystać z przepisu administracyjnego, którego z kolei ustawodawca uparł się, żeby go uchwalić. Jest to bubel prawny. Przepis administracyjny, który nie daje żadnych zwolnień ani dla policji, ani dla wozów strażackich, wozów uprzywilejowanych. Dlatego, że on mówi o jednym. Każdy, kto przekracza o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, ma mieć zatrzymane prawo jazdy. Czy to jesteś ty, czy to jest policjant, ktokolwiek. Policjanci w stosunku do tego do siebie nie stosują, absolutnie. Co powinien być zarzutem karnym, ponieważ jest to niedopełnienie obowiązku, ale o tym kiedy indziej. Natomiast ja
my zostaniemy złapani, bo wpadamy, bo to się dzieje w dwóch przypadkach. Po pierwsze suszarka, policjant stoi na drodze i suszy i nagle każe zjechać. Po drugie, jedzie za nami nieoznakowany radiowóz, który posługuje się wideorejestratorem i który nagle nam zajeżdża drogę i każe nam zjechać. W tych dwóch przypadkach możemy nagle się dowiedzieć, że przekroczyliśmy prędkość o ponad 50 km na godzinę, a czasem nawet na samym początku tego nie wiemy, po prostu jest przekroczenie prędkości. Prośba o oddanie prawa jazdy. Prawo jazdy zawsze trzeba oddać. Zawsze trzeba dać kierowcy, temu policjantowi. Nie należy się powoływać na to, że się go nie ma. Nie ma tu sensu żadnego, dlatego że jakby nam zatrzymano prawo jazdy, czas na obronę biegnie od tego momentu. Jak nie damy tego prawa jazdy, to czas na obronę i czas tych 3 miesięcy będzie biegł od momentu, kiedy to prawo jazdy zwróci. No więc pierwsza rada. Po pierwsze, rzadko kiedy, albo inaczej, jak się zachować w sytuacji, kiedy policja nas zatrzymuje i obawiamy się, że stracimy. Zostaną nam zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące. To powinno być naszą tarczą. Nie wiem, czy dobrze tu widać ten znak. Nasza tarcza, nasza garda, awęż. To powinna być nasza główna obrona. Zachowujmy spokój. Nie denerwujemy się, nie krzyczymy na policjanta, nie płaczemy, nie błagamy. Bo to nie ma żadnego sensu. Zachowujemy się godnie, ale zachowujemy się w sposób przemyślany. A ja wam powiem jak. Przede wszystkim uspokajam wszystkich. Zatrzymanie prawa jazdy na drodze przez policjanta nie powoduje, że w tym momencie tracimy uprawnienia. Możemy dalej jeździć. Mamy uprawnienia, możemy z nich korzystać. Nie mamy tylko prawa jazdy. Tylko ewentualnie za brak blankietu będziemy odpowiadać mandatem. Więc jeszcze nie robimy paniki. To jest jedna rzecz. Po drugie, zastanawiamy się od razu, czy zarzut jest słuszny. Dlatego, że jeżeli zarzut jest niesłuszny, jeżeli nie jesteśmy przekonani, że tak szybko jechaliśmy, albo jeżeli uważamy, że pomiar był dokonywany, kiedy byliśmy w stanie wyższej konieczności, a Trybunał Konstytucyjny wyłączył stosowanie tego przepisu w stanie wyższej konieczności. A stan wyższej konieczności to jest na przykład wtedy, kiedy dokonywaliśmy manewru wyprzedzania, bo wtedy mamy nawet obowiązek jechać, zrobić go bardzo szybko i z przekroczeniem prędkości, żeby zjechać z pasu przeciwnego. Jeżeli był stan wyższej konieczności, jeżeli nie mamy przekonania, że jechaliśmy aż tak szybko, albo jeżeli mamy przekonanie, że policjant, który za nami jedzie, jechał, nie posiadał radaru, który był w stanie pomierzyć naszą prędkość, a nie posiadał, bo posiada tylko wideorejestrator, który mierzy jego prędkość, odmawiamy przyjęcia mandatu. To jest kluczowa metoda obrony przed nadużyciami w tym zakresie i przed tym, żebyśmy nie stracili tych uprawnień mimo zatrzymania prawa jazdy. Odmawiamy przyjęcia mandatu. Nie denerwujemy się. Nie krzyczymy na policjanta, nie spuszczamy głowy, nie płaczemy. Rzeczowo mówimy, odmawiam przyjęcia mandatu. Dlaczego? Dlatego, że staroście wolno wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, co trochę potrwa, a jest to decyzja o zatrzymaniu na 3 miesiące od momentu dania tego dokumentu do ręki zatrzymania przez policjanta. Wolno mu staroście to zrobić tylko wtedy, kiedy jest orzeczenie o tym, że ta prędkość została przekroczona. To orzeczenie jest w dwóch przypadkach. W pierwszym przypadku, kiedy przyjęliśmy mandat, bo wtedy organem orzekającym jest policja. Policja ukarała, my się zgodziliśmy, przyjęliśmy, jest to orzeczenie. W drugim przypadku, kiedy orzeknie sąd, a my chcemy, żeby zawsze orzekł sąd, bo sąd będzie badał to odpowiednią ilość czasu.
bardzo często minie te 3 miesiące i nawet kiedy sąd orzeknie, że doszło jednak do przekroczenia, to minie czas, w którym powinniśmy mieć zatrzymanie, powinniśmy stracić uprawnienia, my ich nie straciliśmy, nie zawieszono ich nas, a my w tym czasie my mogliśmy jeździć i sprawa zostanie umorzona. Pomimo orzeczenia sądu oczywiście zapłacimy mandat, ale nie stracimy prawa jazdy, nie stracimy pracy. Nie wpadniemy w koszmarne tarapaty finansowe, bo nie mamy prawa jazdy i będziemy mogli załatwiać swoje sprawy. Oczywiście policjant może twierdzić inaczej, policjant może nawet twierdzić, że możemy tam tylko przez 72 godziny albo 48 godzin jeździć. Podaje nam taką karteczkę, ale to jest tak naprawdę karteczka, która mówi, że przez ten czas my nie możemy być ukarani za brak prawa jazdy, za brak blankietu. Ale nawet jak ten czas minie, my jeździć możemy, bo mamy uprawnienia. Uprawnienia ulegają zawieszeniu dopiero jak starosta wyda decyzję o zawieszeniu prawa jazdy. I teraz co się dalej dzieje, jak odmówiliśmy przyjęcia? Oczywiście policjant bierze, zabiera to prawo jazdy, a my jedziemy dalej. Jedziemy i jeździmy samochodem, bo możemy. I czekamy na korespondencję od starosty, czy tam z urzędu miasta, tak jak jest w Warszawie, który jest na prawach starosty. I przychodzi wezwanie, przychodzi zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, gdzie mamy 7 dni na przedstawienie własnych argumentów. I my w sposób rzeczowy, prawidłowy, prawnie, my w Anuluj Mandat to robimy znakomicie. Wiemy, jak to należy napisać. Ale powiem Państwu tylko tyle, że należy zawsze wyjaśnić, dlaczego nie przyjąłem mandatu. A to, że był stan wyższej konieczności, a to, że był zarzut co do tego, że nie było urządzenia pomiarowego, a to zarzut co do tej suszarki. Bo to musi być rzeczowy zarzut, że ta suszarka, ona tak naprawdę nie mierzyła tej prędkości w sposób prawidłowy. Że policjant nie pomierzył tej prędkości. Anuluj Mandat, doskonale wiemy, jak powinien zachować się policjant, mierząc prędkość danym rodzajem urządzenia suszarki. Jakie wady mają te suszarki. I dlatego bardzo często udaje nam się wybronić. No więc my się powołujemy na te elementy i wnosimy o zawieszenie postępowania do czasu, aż sąd rozstrzygnie. Bo jak nie przyjęliśmy mandatu, to w tym momencie policja powinna wystąpić z wnioskiem o ukaranie do sądu. I teraz sąd powinien rozstrzygnąć, czy do przekroczenia prędkości o plus 50 doszło, czy nie doszło. I starosta prawidłowo powinien zawiesić to postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez sąd. Czyli nie wydawać decyzji o zawieszeniu uprawnień, o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące i zawieszeniu uprawnień. Natomiast nigdy nie wiadomo oczywiście, czy starosta takiej decyzji tak nie wyda. To jest to ryzyko, ale my musimy zrobić wszystko, żeby mu wyjaśnić, że nie ma prawa wydawać takiej decyzji o zawieszeniu prawa jazdy bez orzeczenia sądu, jeżeli nie przyjęliśmy mandatu. Dużo gorzej jest, kiedy mandat przyjęliśmy, bo my jakby przyznaliśmy się do tego przekroczenia. To teraz musimy postarać się ten mandat uchylić. Mamy 7 dni do złożenia wniosku do sądu o uchylenie mandatu, ale wtedy mamy trudniej, bo musimy przekonać starostę, że ma poczekać, aż się sąd wypowie. A starosta może powiedzieć: halo, ale ty się już przyznałeś. A to, jak się sąd wypowie, to będzie inny temat. Więc nie przyjmujemy mandatu, to jest kluczowa rzecz. Piszemy do starosty, jakie mamy zarzuty. Kiedy starosta na przykład oceni, że był stan wyższej konieczności, to może umorzyć postępowanie bez czekania na sąd i nigdy nam nie zatrzymać tego prawa jazdy. Oczywiście, kiedy starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, mamy prawo się odwoływać do samorządowego kolegium odwoławczego. Ale to nie ma dużego znaczenia dla zatrzymania prawa jazdy. Dlaczego? Bo prawo jazdy, bo uprawnienia mamy zatrzymane już w momencie,
kiedy starosta wyda decyzję nieprawomocną. Więc mówimy o walce przed wydaniem decyzji starosty. Co potem się będzie działo, to zapraszam na anuluj mandat. W każdym razie pamiętajcie, jeżeli zostaniecie zatrzymani, zachowujemy spokój i działamy mądrze. Jeżeli mamy jakiekolwiek zarzuty do tego, co mówi policjant, odmawiamy przyjęcia mandatu, a potem walczymy o to, żeby nie mieć zatrzymanych uprawnień na 3 miesiące. Póki nie ma decyzji starosty, możemy jeździć. Szerokiej drogi Państwu życzę, spokojnej jazdy, uważnej, bezpiecznej. Dlatego, że walka z nadużyciami policji nie powinna nam przesłonić tego, że mamy jeździć bezpiecznie, że mamy dowieść siebie, innych i nikomu nie zagrozić na drodze. Jeszcze raz, Tomasz Parol, trzymajcie się, miłego wypoczynku, miłych wakacji, miłej pracy, szerokości na drodze.